Siema, nazywam się Gonzo i ostatnio natrafiłem na Allegro taką dość ciekawą aukcję. Jak widać, mam tutaj użytkownika kudzik.pl. W opisie jest komputer do gier i7, GTX 1060, 8 GB RAM-u, bla bla bla. Dobra, jak zejdziemy do niżej, widać, że w innych przedmiotach sprzedającego mamy tak samo komputer do gier i7, GTX 1050 Ti i tak dalej. Do tego sobie przejdziemy zresztą dalej. Jak widać, procesor, seria procesora Intel Core i7, karta graficzna dedykowana, rodzaj karty graficznej dedykowana, chipset karty GeForce GTX 1060. Wszystko by się zgadzało, ale już pierwsza rzecz, która powinna nam dać do myślenia, to jest pamięć karty graficznej, ponieważ 1060, jak wiadomo, wychodziły tylko w wersji 3 albo 6 giga, natomiast 4-gigowej wersji raczej nie było. Mam też dziwne przeczucia co do obudowy Mini Tower, o której tutaj pisze tenże kudzik. Tak samo taktowanie bazowe procesora, 36 GHz, ok, wszystko sobie zaraz sprawdzimy. Co do drugiego komputera, no to jest to wcześniejsza oczywiście aukcja, natomiast wystawione jest świeżo. Wcześniej był to wystawiony i7, GTX 1050 Ti, 4 GB, 8 GB RAM-u i tak dalej. Teraz zmieniona oczywiście jest ta aukcja na aktualną, to jest ta aktualna. Tutaj mamy i7, 1050 Ti, 4 GB, czyli taki sam konfig, natomiast zupełnie inna obudowa. I do tego sobie w takim razie przejdziemy. Dobra, powracając tutaj do tych konkretnych aukcji, co mnie zaciekawiło? Przede wszystkim opis. Witam, mam do sprzedania komputer złożone przeze mnie pół roku temu. No tutaj język polski, trudny język, był praktycznie nieużywany. Komputer w idealnym stanie, wizualnie wygląda na nowe, jest zapakowany, idealnie nada się na prezent. Posiada i jeszcze folii od nowości, pachnie nowością. Super, wszystko gotowe do działania, wystarczy podłączyć i użytkować. No ideał, poza paroma literówkami brzmi nieźle. Informatyk, pewnie. Wszystko gotowe do działania, podłączyć i użytkować. Ok, i teraz jest to dużo lepsza opcja niż gotowce z Allegro, które na pierwszy rzut oka mają dobre parametry. Zapamiętajmy. Jednak należy zwrócić uwagę również na takie rzeczy jak markowy zasilacz czy dobra płyta główna, bo to decyduje o żywotności komputera w największym stopniu. Dobra, mówimy o żywotności, ok, dobra płyta, zasilacz, spoko, jak najbardziej można to rozważyć. Natomiast tutaj wracając do dużo lepszej opcji niż gotowce z Allegro, które na pierwszy rzut oka mają dobre parametry. Zapamiętajmy to, bo jak było w opisie, Intel i7. Dobra, czyli w specyfikacji mamy procesor Intel i7, a dokładnie jego serwerowy odpowiednik X4330. Dobrze jest to zapamiętać, bo zgodnie z opisem nie różni się on w żadnym stopniu od i7. Jedynie nazwą kodową. Taktowanie ustawione na 3,7 GHz 4 rdzenie. Czyli na pewno jest to procesor podkręcony, jeżeli tak jest faktycznie. W co śmiem powątpiewać. Natomiast dobra, wracając. i7 albo X3430. No nie za bardzo możemy, że tak powiem, uznać to za odpowiednik. No mam tu otwarte parę, że tak powiem, danych technicznych. Ok, no to z tego czasu mamy tutaj X3430, czyli dokładnie ten sam procesor. Mamy trzeci kwartał 2009 roku, jest to zdecydowanie serwerowy, tutaj już nic nie mówię. 4 rdzenie, 4 wątki, bazowa częstotliwość procesora 2.4, maksymalna częstotliwość turbo 2.8. Ok, czyli no tu już tak można się z tym nie do końca zgodzić. No ale tak jak mówię, no może być podkręcony, te 3430 się całkiem nieźle podobno kręciły, więc no złego słowa w chwili obecnej nie mogę powiedzieć. Poza tym, że nie jest to do końca i7,
Ponieważ jak tutaj mam otwarty najniższy model i7 z tego samego okresu, na tym samym, że tak powiem, gnieździe, czyli LGA 1156, czyli dokładnie powiedzmy, że jest to serwerowy odpowiednik i7, choćby dlatego, że raz. Rdzeni ilość się zgadza, natomiast wątków już i7 ma dwa razy więcej. Częstotliwość bazowa, jak widać, no też jest troszeczkę wyższa, tak samo jak i maksymalna częstotliwość turbo. Jak widać, 2,4 do 2,8, 3,4, znaczy 2,8 do 3,46 nawet. Poza tym parametry są jak najbardziej zbliżone. Także no nie mogę złego słowa powiedzieć, w teorii. Jeżeli chodzi o samą technicznie rzecz biorąc wydajność, no to tutaj z pudełka, no wedle benchmarków użytkowników ze stronki User Benchmark jest to około 11%, 20%, około powiedzmy 20% wolniejszy z racji właśnie wyższego taktowania bazowego i czterech dodatkowych wątków, co akurat no w 2020 roku już ma znaczenie, bo nie oszukujmy się, im więcej rdzeni i wątków. Nie w każdej grze to się przydaje, natomiast no, zdecydowanie lepiej mieć więcej niż nie mieć. Dlatego tutaj się przyczepiłem do tego, że jest to to samo. No nie jest to to samo. Druga różnica jest w cenie. i7-860, jak widać, na Allegro 180 zł, 200 zł, no... Ciężko poniżej tych 180 zł dostać taki procesor. Ok, to nie ma aż takiego znaczenia. Poza tym, że ten właśnie niby odpowiednik, czyli 3430, możemy kupić za złotych nawet 25, 30, powiedzmy 50, no już policzmy 50 zł, niech będzie. Więc tak na dobrą sprawę mamy 3 razy tańszy procesor. Ok. Może nie zauważymy wydajności, nie ma problemu, rozumiem. Natomiast moje wątpliwości pojawiły się w dziale GPU, czyli NVIDIA GTX 650 Ti zmodyfikowana na GTX 1060. Świetna wydajność w grach. Nowe gry typu GTA 5 czy Wiedźmin 3 bez problemu chodzą na wysokich ustawieniach. Tak na szybko patrząc, GTA 5. Data wydania 17 września 2013. Wiedźmin 3 19 maja 2015. Więc tutaj jeżeli chodzi o te nowe gry, to tak... No nie do końca znów się mogę zgodzić. Natomiast z racji, że komputer wykrywa sprzęt poprawnie jako GTX 1060. No fajnie, natomiast no ciężko jest poza zmianą BIOS-u i poza oszukaniem systemu tak naprawdę wymusić na starym chipsecie działanie tak jak chipset nowy. Tutaj mam gdzieś porównanie. Aha, mam specyfikację GTX 650 Ti. Proszę bardzo, ilość rdzeni CUDA 768, DirectX 12, ok, 128 bitów, 1 GB pamięci, 1024 MB pamięci karty. To jest bardzo ważne, bo technicznie rzecz biorąc, jeżeli to, co ten, że tak powiem, sprzedawca mówi, to tak jakby zmiana BIOS-u wpływała na możliwości sprzętu, w sensie na sprzęt, czyli nie wiem, nagle wgra BIOS i pojawia nam się więcej rdzeni CUDA, więcej pamięci karty, no nie do końca wydaje mi się, że to tak działa, no ale okej. Takie parametry mamy tego GTX 650 Ti. Dla porównania mam tutaj 1060, 1280 rdzeni CUDA, czyli trochę więcej, 6 giga pamięci, czyli tak jakby jest 6 razy więcej pamięci w tej karcie. To już jest jedna rzecz. Tu akurat pokazuję wersję 6-gigową, są tak samo jeszcze 3-gigowe, natomiast no tutaj jest taka różnica by nie była. Natomiast różnica
wydajności jest dość spora. Bo ją znowu tutaj widać, mam porównanie dla tej słabszej wersji 3-gigowej. Średnio widzimy 200%, 200%, 200%. W niektórych grach mamy około 50 FPS, 50%, czyli no tam 50, około 50 FPS-ów więcej. Wszystko zależy od tego oczywiście, jakie będą ustawienia i tak dalej. Dużo większe możliwości. I to najciekawsze, bo 1060, jeżeli byśmy chcieli je kupić, najtańsza wersja używana z tego, co znalazłem na Allegro, to jest jakieś, no, sprawna 420, no liczmy 500 zł za jakiś pewny egzemplarz. Dla porównania GTX 650 Ti to mamy około połowy tej ceny. I to też mówimy o jakichś w ogóle niedobitkach. Bo raptem są dwie takie karty do sprzedaży. Choć no nie oszukujmy się, no nie dałbym za to 330 zł, wybaczcie. No ale już mamy przynajmniej jakąś różnicę. Powiedzmy 500, 250, no to już mamy połowę ceny, połowę wartości karty w plecy tak naprawdę. Ok. Zasilacz Fortro. Gdzieś tu je miałem. Fortro. Opisuje, że zwrócić uwagę również na takie rzeczy jak markowy zasilacz. No okej, no powiedzmy, że Fortron to jakiś markowy zasilacz. Zauważyłem, że tu są jakieś, no powiedzmy 450, spokojnie by wystarczyła do tej 650 Ti. Mamy tu jakiś parametr, który dałoby się odczytać? Mamy 20 amperów na 12 voltach, całkiem nieźle, także nawet 1060 i by pociągnął, podejrzewam. Natomiast no zasilacz jak zasilacz, no tutaj nie będę się specjalnie nad nim rozwodził. RAM 8 GB DDR3600, no tutaj, że tak powiem, są dość spore rozbieżności, jeśli chodzi o ceny. Gdzież go ja mam? O, ale tu mówimy około, powiedzmy, 80-100 zł za 8 giga. Spoko. Obudowa gamingowa z trzema wentylatorami LED RGB. To jest jedyna technicznie rzecz biorąc wsadzona tu nowa rzecz, jeśli chodzi o ten sprzęt. Obudowy. Aha, mamy nawet tą obudowę. Około 200 zł. 200, 219. I to podejrzewam, że jest jeden z najdroższych elementów tego komputera. Gdzieś tak ostatnio przeliczyłem i te elementy, które są elementami składowymi tego sprzętu. Aha, jeszcze dysk, przepraszam. Dysk Western Digital 500 giga. Tutaj też mam taki dysk. No, najtańsze jakieś po 30 zł, 30, także 30, 40, no liczmy 50, niech już będzie trochę lepszy. I przy takich górnych, że tak powiem, granicach cen liczyłem, że za ten sprzęt można dać maksymalnie 950 zł. Taka jest jego wartość maksymalna. Natomiast no jakby się nam trafiło, czyli na przykład procesor właśnie pod po 25 zł, do tego płyta główna, tutaj też spojrzałem, około 200 zł i tak dalej, no to myślę, że spokojnie 700 zł można by to złożyć taki sprzęcik. Natomiast sprzedający chce za niego 1399 zł. No cóż mam powiedzieć, no to może być początek dla pięknego przekrętu. Choćby dlatego dla kupującego gratis dorzucam GTA 5 na dysku. No cóż, z racji, że w tą grę nie da się pograć bez konta Rockstar, więc albo jest to jakieś konto dzielone, które bardzo często można spotkać na Allegro. Natomiast może to być równie dobrze wersja nieoryginalna. Co do systemu, no to tutaj się nie wypowiem, bo jest bardzo dużo aukcji po 8-10 zł na temat tego systemu do kupienia, więc no,
totalnie nie zwiększa tutaj wartości. Zresztą to GTA 5 zapewne pirackie też specjalnie nie zwiększa wartości tego sprzętu. Tak jak tu widać, są opcje do kupienia dysków SSD. No, co tu dużo mówić? No, normalne ceny rynkowe, no 120 kosztuje około 90-120 zł, zależy jaka. 240 też gdzieś będzie w tych pieniądzach, więc tak na dobrą sprawę, no to dorzuca po prostu do dokupienia możliwości nowego sprzętu i tyle. Znaczy nowych elementów, jak te dyski i to wszystko. Natomiast tak jak mówię, no w żadnej rzeczywistości ten sprzęt nie jest warty 1399 zł i pisanie, że jest to i7 z GTX-em 1060, no niestety jest to ewidentne wprowadzanie w błąd. Co mi się bardzo nie podoba, bo tak jak mówię, może się stać to nową modą. Dlatego osoby nieświadome, jeżeli mamy kogoś takiego w rodzinie, powinniśmy o czymś takim też mówić, jeżeli są jakieś rozmowy odnośnie komputerów. Dobra, przechodząc do drugiego sprzętu. Tutaj, tak jak mówię, no jest to dość już nieaktualna oferta, bo została zmieniona, natomiast wcześniej linkowało do niej komputer do gier i7, GTX 1050 Ti. Ok, teoretycznie wszystko się zgadza. Znów Intel Core i7, 3,7 GHz, taktowanie bazowe procesora, typ dysku twardego HDD plus SSD i chipset karty graficznej GTX 1050 Ti. No to lecimy do opisu. Dokładnie to samo, witam, mam do sprzedania komputer złożony przeze mnie pół roku temu, był praktycznie nieużywany, w idealnym stanie, dwa dni temu dostały nową obudowę, wizualnie wygląda na nowe, jest zapakowany, idealnie nada się na prezent, posiada jeszcze folię od nowości i pachnie nowością, czyli kopiuj, wklej, co tu dużo mówić. Jest to znów dużo lepsza opcja niż gotowce z Allegro, które na pierwszy rzut oka mają dobre parametry, jednak należy zwrócić uwagę również na takie rzeczy jak markowy zasilacz, dobra płyta główna decyduje o żywotności komputera w największym stopniu. Ok, i tu procesor Intel i7, dokładnie serwerowy odpowiednik, mamy dokładnie ten sam przykład co wcześniej, natomiast karta graficzna jest jeszcze lepsza, 1349 zł, więc 50 zł taniej. GTX 730, przede wszystkim nie ma takiej karty, jest GT 730, gdzieś tu powinienem mieć, już nawet ciężko na stronie znaleźć, że tak powiem, informacje o nim, które wychodziły w trzech wersjach, czyli z 1 giga DDR3, 2 giga DDR3 i giga DDR5, gdzie te z DDR-ami trójkami to, no nie oszukujmy się, są strasznie nieinteresujące, jeśli chodzi o kogokolwiek, kto chce robić coś więcej niż przeglądać strony w internecie. Więc tutaj skupimy się na porównaniu tylko tej gigówki z GDDR5. No to jak patrząc po cenach, GDDR5, 2 giga, no 440 zł nowa. Natomiast no, nie oszukujmy się, no ta karta w życiu tyle nie jest warta. Więc tutaj jeśli chodzi o używane karty, mamy 100, no powiedzmy te 150 zł. Powiedzmy, no ta w większości przypadków lepiej mieć kartę zintegrowaną niż ten badzie. No nie oszukujmy się. GTX 730 zmodyfikowany na GTX 1050 Ti 4 giga. Komputer wykrywa sprzęt poprawnie jak 1050 Ti. Akurat co do tutaj tych modyfikacji, to można sobie wpisać fake GPU Wish. Z Wisha bardzo często są takie karty graficzne, nawet wczoraj przeglądałem z ciekawości. 1060 oczywiście wszystkie fejkowe kosztują powiedzmy 100-150 zł, więc tutaj no można powiedzieć, że w tych kategoriach to będzie, natomiast pewnie za te 100-150 zł to będzie właśnie taki GTX 650 Ti lub nawet GTX 650, czyli jeszcze słabsza wersja. Natomiast no wracając tutaj do tej aukcji, to mamy już dwie oszukane rzeczy, które w żaden sposób nie są takie same jak rzeczywistość. Zasilacz Chieftec, no to porównywalnie do tego Fortrona, no nawet trochę lepiej. Natomiast no nie zwiększa to aż tak diametralnie wartości. Znów obudowa gamingowa z wentylatorami LED, obudowa jest nowa. No właśnie, stare rzeczy wsadzone do nowego kompa i sprzedawanie jako pół roku temu składany komputer. Gdzie no, przypomnijmy sobie, X3430 jest z roku 2009, więc no tutaj no, sami sobie skomentujcie, gdzie tam pół roku, a gdzie 2009 rok.
No i tam dalej to samo, czyli 8 GB DDR3, obudowa, dysk HDD WD 500 GB i dysk SSD za dopłatą. Więc jak widać, no tutaj jest niby HDD plus SSD, natomiast jest to tylko taki w sumie napis, przypis nawet bym powiedział. Ok, ale to już jest nieaktualna oferta, to jest ta poprzednia, natomiast została zmieniona na ofertę z taką samą, z takim samym opisem, natomiast z inną obudową. Ale różnica jest taka, że zamiast GT730 jest z GTX650 zmodyfikowany na 1050 Ti. Natomiast no tutaj już nawet nie wiem, czy gdzieś GTX 650 mam, nawet nie ma sensu. Jest zresztą słabszy od GTX 650, także no co tu dużo mówić. Aha, kilka porównań. Nie, tutaj faktycznie. 730 kontra 1050 Ti, czyli to wcześniejsze. No mamy pięciokrotny nawet przyrost wydajności. Dobra, sprawdzimy GTX 650, nie będzie to aż tak diametralne. Natomiast wciąż jest to karta dwa razy szybsza. 200%, 200%. Znów koło 40-50 klatek w niektórych grach. No jest różnica. Jest spora różnica. Nie oszukujmy się. Dla porównania tutaj ten GT 730 i zintegrowana Vega 11 w Ryzenie 5. Znów zostaje to w tyle. Sporo niestety. Może Vega 8. Czyli ta słabsza w Ryzenie 3. No, wciąż jest szybsza. No nie wiem, co mam o tym powiedzieć w tej chwili. Dobra, ale jedziemy dalej. Zasilacz Chieftec standard 8 GB DDR3, obudowa gamingowa z 4 wentylatorami, nowa, no to no myślę, że to jest to samo, tu jest jakiś Genesis, więc też będzie około 200 zł. Dysk Western Digital 320 GB, więc jeszcze gorzej niż wcześniej, bo tam były 500. Dla kupującego gratis dorzucam GTA 5 na dysk. No to już o tym rozmawialiśmy, nie ma problemu. Idziemy dalej. O, znowu zmieniona oferta. Ciekawie. GTX 1050 Ti. Ktoś to kupił. W ogóle ciekawe. GTX 550 Ti zrobiony z 1050 Ti zrobiony z 550 Ti, przepraszam. Cóż. Mam do sprzedania GTX 550 Ti z granym BIOSem od 1050 Ti. Taką już kupiłem, nie zmieniałem BIOSu na oryginał, ponieważ karta o dziwo ma lepszą wydajność niż oryginał i pozwala na granie w nowe gry w dużej ilości FPS. Przede wszystkim do takiej karty nie da się wgrać nawet sterowników. Dostaje się gównianą płytkę ze sterownikami. I no niestety te sterowniki tylko da się wgrać. 4 giga? Zapomnijcie. 550 Ti nawet nie wychodziło chyba w wersji 2-gigowej. Bodajże gigówka to była. Zaraz gdzieś znajdę. GTX 550T. I specs. Zobaczymy. No, 1024 MB. 192 rdzenie kuba. Pok. Całkiem potężny sprzęt, nawet żadnego brandu nie ma, więc to jest ewidentnie chińska karta z Wisha, ewentualnie z AliExpressu, ale strzelam, że raczej to jest Wish. Także no nawet nie ma co specjalnie o niej się wypowiadać. A, tutaj mam właśnie 10550 Ti. Karta z 2011 roku. Nówka sztuka nieśmigalna, porównywalna do Vegi 8, czyli zintegrowanej grafiki z Ryzena trójki. Lepiej. Jest tak samo wydajne jak GTX 650, który jak widzieliśmy wpierw w drugiej aukcji jest brandowany na 1050 Ti. No cóż. Przejdźmy dalej. Oceny i komentarze. Wszyscy zadowoleni.
Natomiast jedną rzecz muszę oddać temu sprzedawcy, bo jedną rzecz sprzedał, która była faktycznie... No, w tamtych czasach wyceniono ok, natomiast poza procesorem, który tym razem faktycznie się zgadza, bo X3440 faktycznie jest porównywalny do i7860, co możecie tu zobaczyć, i7860, 4 rdzenie, 8 wątków, i X3440, 4 rdzenie, 8 wątków, natomiast różnią się taktowaniem, natomiast tak jak mówię, no wszystko to można dociągnąć overclockingiem. Obudowa Zalman Z11, ok, 16 giga DDR3, GTX 1070, faktura i gwarancja, spoko, nie wiadomo jakiej firmy, ale to pewnie jakiś referent, nawet model płyty jest, ok, no tutaj faktycznie jestem w stanie uwierzyć, że gość korzystał po prostu z tego sprzętu i to jest jedyna rzecz, w którą mogę tutaj w tej chwili uwierzyć. Wracając do aukcji, porównajmy jeszcze raz. i7 GTX 1060, co nie jest oczywiście zgodne z prawdą. To nie, bo to już nie jest aktualna. i7 1050 Ti, mamy tutaj 1399, 1359 zł. No nie jest to jakiś szał. Dobra. Tak na szybko patrząc. Nawet ciężko znaleźć taki konfig. Natomiast zobaczymy. Komputery. Komputery stacjonarne. Ile warte są sprzęty z tym Xeonem? Pierwsza lepsza aukcja. Nie wygląda zbyt pięknie. Xeon X3430. Płyta. 10 giga RAMu. OK. Dysk 500 giga. Radeon 4650, na to nawet nie patrzę, zasilacz Logic, to też jakiś badziew, napęd też tego nie liczę. Natomiast tak, X3430, płyta, pamięć, dysk, ok. Do tego dokupujemy zasilacz za stówkę, dokupujemy za to do tego GTX-a 1050, gdzieś go tu znajdę zaraz. GTX 1050, tak, no za 450 zł, powiedzmy, to mamy 300 plus te 450, gdzież ja to dałem, tutaj, 300 plus 450, to mamy 750 zł. I do tego nowa obudowa 950. Ok. Ale nie. 1360. Mamy tu 400 zł. Nie wiadomo za co. Za to, że ktoś nas próbuje oszukać. Że wciska nam kit, że mamy 1050, a nie 650. I że mamy gorszy procesor niż taki, jak powinniśmy mieć. Sami ocencie, o co w tym chodzi, bo ja wiem, o co chodzi sprzedawcy. Oczywiście obudowy na zdjęciach wyglądają pięknie, opis też wygląda pięknie, wszystko niby się zgadza. A co do reszty, no cóż, jak widać, no dość szybko złożyłem kompakt, który był no zdecydowanie wydajniejszy, a na pewno porównywalny wydajnościowo, ale zdecydowanie tańszy. Natomiast, co zabawniejsze, żeby ten sprzęt był sporo szybszy, gdzie tak jak pokazałem wcześniej, X3430 kosztuje od 25 zł, możemy zainstalować X3440. No niestety jest to już wydatek rzędu 100 zł,
czyli dwa razy więcej. Natomiast no, jest on bardziej perspektywiczny. O, jeszcze lepiej, x3450. Cztery rdzenie, 8 wątków. Nie ma problemu. 440 zł. Do tego oczywiście zasilacz, karta graficzna i spokojnie w 1000 się zmieścimy. Może być jeszcze potrzebna do płyty głównej przejściówka, nawet bardzo prawdopodobne, natomiast taka przejściówka kosztuje jakieś 15 zł, więc wciąż oszczędzamy 350 zł co najmniej, mając przy tym dużo wydajniejszy sprzęt. Dużo wydajniejszy, bo tak na dobrą sprawę, jak już wejdziemy prawdziwą 1050, to no, będzie odczuwalna różnica. I to, że Windows będzie to wykrywał poprawnie, to nie ma żadnego znaczenia ze stanem faktycznym. No cóż, tyle mam dla Was do powiedzenia. Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś z Was został oszukany w taki sposób. No i fajnie by było na przyszłość, jeżeli ktoś widzi takie rzeczy, żeby to po prostu albo weryfikował, albo zgłaszał, no bo tak jak mówię, no takich niestety oszustów, bo nie da się tego nazwać inaczej, może być coraz więcej, tak jak mówię, no coraz częściej ludzie kupują jakieś gówno z Wisha, bo myślą, że to jest okazja, niestety nie, no i potem próbują to popchnąć. Co do procesorów, no nie mogę powiedzieć jakiegoś tam strasznie złego słowa, poza tym, że jest po prostu źle opisany i źle wyceniony. Natomiast tak jak mówię, gdyby to był X3440, nic bym totalnie nie powiedział. Nawet bym przyznał gościowi rację, natomiast w tym wypadku i z tym taktowaniem, no to jest totalnie celowanie w laików, którzy raz, że nie potrafią sobie sami zweryfikować takich danych, bo nie trzeba dużo szukać, żeby to sprawdzić. Natomiast zrobiłem to po to, żebyście Wy już nie musieli. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, komentarze i tak dalej, to proszę się na ten temat wypowiadać. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia w przyszłości.